Siemka, siemka, pan tata z tej strony. Idziemy na zwiadę dzisiaj. Zrobimy rozeznanie terenu. Tu już widzę, koło Przoka jesteśmy. Tu, gdzie u rolnika żeśmy sprzątali. Tu jest Przok. A tu są śmieci. Maski, butelki i takie inne rzeczy. Witam was, witam. Ale słońce teraz dzisiaj też jest. No i fajnie. Tu się przejdziemy kawałek, zobaczyć jak to tu wygląda. Koło Przoka powinno być czyściutko, nie? Według mnie. To jest niedaleko, tak jak tam te papie leżą w tym... nie wiem czy to jest, jak to nazwać, w tej szmacie takiej do przewożenia gruzu do takich tych... No to dobra, Areszek niech sobie polata troszkę, a my się tu przejdziemy. Ja nawet nie wziąłem przelek. Znaczy wziąłem przelki, ale nie zakładam. Tak sobie tylko przejdziemy na chwilę, nie nagramy. Tu folioki. Tu widzicie na polach też tu mają, no patrzę ty, czy tu przyjechać po prostu i to pozbierać. Oczywiście widzicie co tu się dzieje, tu są w krzakach butelki, puszki, gruz. Zamiast to tam być w tym Przoku wyrzucone, to oczywiście jest tu wyrzucone, obok, no bo po co do Przoka. Idziemy dalej, idziemy do tych brzóz, tutaj się przejdziemy. Taki zwiadzik zrobimy sobie, lekkie rozeznanie terenu, by potem nie chodzić tych kilometrów, powiem wam. Ale zobaczę, czy tu warto przyjść, poczyścić, czy nie. Takie trawy są, ale tu są takie, patrzcie, tu jakieś zwierzęta chyba w te trawy tu wchodzą. Mają ścieżki porobione. Z tych trawek wychodzą może na pole albo coś, oczywiście flaszeczka tam, no bo jakby inaczej. Tu dojdziemy do końca i zobaczymy. Takie rozeznanie terenu też trzeba zrobić od czasu do czasu. Co to jest w ogóle tu? Chodźcie. Tu jest jakaś z jakiegoś, o to wiem co to jest, z tego małej, z tej małej koparki. Tam jest, widzicie, tam się kończy, o, jest taka gąsienica, ta guma, to ta mała koparka widocznie tu była i ten straciła i zostawili, oczywiście dali nową, zostawili. O, reklamóweczki się zaczynają, reklamóweczki z jakimiś, nie oglądam co tam jest, patrzcie co pod tym dziaskiem się dzieje. O, ile plastików, toreb. Ja pierdzielę, no. No to czyli trzeba będzie chyba tu podjechać, chyba samochodem tu będę mógł podjechać. Zapakuję tego dosyć, ale... Tu, patrzcie, no. Naprawdę nie wiem co to jest tam, jakaś blacha to jest, ale z czego to jest, nie wiem. To wszystko są folie tu, pod nogami. Ares, tutaj to samo. I ja pierdzielę, naprawdę taki syf. Butelka, patrzcie, przywiązana, wisi sobie. I tam reklamówki, tam jakieś poukrywane w krzokach. Ja cię kręcę. Ale dobra, dzisiaj tak po spokojności nie zbieramy już. Będziemy tu, przyjedziemy, pozbieramy. Patrzcie co tu jest. W ogóle tu jest jakieś wysypisko. Patrzcie, opony. Zobaczcie co tu jest. Tu z telewizora części. Ja pierdzielę. Jak ja to wezmę wszystko tu? Nie ma szans. To jest jakiś stary segieł, jakiś blok, ale co tu jest tutaj? To jest, co to jest wywiezione? To jest gruz chyba. Czy co? Nie wiem, ja tego nie będę brał na pewno. Może asbest. Pozbieramy to co trzeba z grubsza, ale resztę zostawimy. Co to jest? To jakaś niemiecka pasta do zębów, chyba stara, ale nie ma daty. Ojej. No i tak to widzicie, tak to wygląda. Co to tu jest? Co to tu jest? Co to jest? Patrzcie, jakieś narzędzie do czegoś. Nie wiem co to było.
Przestawiamy. Tu. Tam też czajnika. O, patrzcie na ten. Trzeba, proszę, żelazko, aby ktoś nie miał, reflektował. Dołu nie ma, może na złą poszedł dół. Nie mam pojęcia. Tu to jest kawał czegoś. Płyty CD. Tam są. No nie. Czy ludzi takie rzeczy nie przeraża? Nie przerażają takie rzeczy ludzi? Nie, no to jest szmat. Patrzcie, ile tu jest szmat. Zgnilizna. Szmaty. O Boże. No to takie fajne, patrzcie, troszkę drzewek. Widzicie? I co to się z tym dzieje? A co tam jest na tym polu? Jakieś takie dziwne rzeczy tam są. Idziemy tam zobaczyć jeszcze. Jeszcze mamy trochę filmu, także spoko. Albo to są jakieś pióra. Potem takie jakieś... Nie no, muszę tam iść zobaczyć. Talerze. O! Chyba pójdę. No, przeprowadzę się na 2 tygodnie do lasu, ale tam, gdzie jest czysto. Żeby sobie pochodzić tylko. O, butelczyna jak zwykle. Idziemy zobaczyć, bo tam takie są jakieś dziwne. Nie wiem, co to jest. Jest folia. To tak jakby śnieg, były pozostałości po śniegu. Albo coś. Tu ktoś z panele zgubił, widzicie. Jakieś plastikowe oczywiście. No już nie mogą być drewniane, tylko muszą być plastikowe. O Boże. Zobaczymy, co tu jest, bo to takie dziwnie mi się to tak z daleka wygląda. Co to jest? Tu są jakieś szmaty na polu. Patrzcie. Tu też jakieś szmaty. Po folioki. Co to jest? Przecież to jest wysypisko. Patrzcie. Opona. Myślę, że to jakieś kamienie, albo śnieg, albo coś. Ale to są szmaty, folioki. Patrzcie, i to jest przeorane tu. Butelki plastikowe. Ja pierdzielę, naprawdę? Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Tu też pełno jest w tych trawach. Patrzcie. Przecież to jest jeden wielki śmietnik. To jest zaorane. I tu będą rosły jakieś rzeczy, które ludzie będą jeść. Patrzcie, ile tego jest. Ogrom. Jeden wielki śmietnik. Na polu. Nawet lalka jest. Patrzcie, takich lalek to już też sporo znalazłem. Starych. Gumowce. Patrzcie, jakieś buty inne. Nawet szufelka do pieca. Ciężka. Nie no, będę musiał tu przyjechać też. Ja pierdzielę, ja się tu nie odrobię. Ja nie wiem, czy czyścimy temu rolnikowi to, ale to... Ale to jest... On tego nie widzi, czy co? Zaorał se tak. Stara Coca-Cola. Butelka po coli. Patrzcie, to jest jedno wielkie śmieciowisko. Patrzcie, jak to się ciągnie. Dlatego jest tam aż. Patrzcie, ile tego jest. Buty, butelki, folioki, plastiki, no wszystko. Tu jest kask, z kasku części. Opony, haha, jakby inaczej. Opony muszą być, widzicie. No już tam nie idę. I sobie przeorał. No i co, będzie siał, no nie? Ale potem... Wiecie, jak to jest? Patrzcie. To jest niesamowite, powiem. To jest niesamowite. No, że rolnik na własnym polu takie gówno miał. Takie coś, takie rzeczy. I on tu będzie siał, teraz przyjedzie sobie jakimś maszyną czy czym. Będzie sobie siał w tych gumach, w tych butach, w tych butelkach. W tych plastikowych butelkach. W tym wszystkim syfie, co tu jest na tym polu. Patrzcie, tu jest jedna wielka folia tu jest. Nie, to już jest zasiane, bo to pszenica chyba będzie rosła. O zima, czy jakoś tam te butelki. Między tym to wszystko będzie tu. Patrzcie, ile tego jest. A potem przyjedzie na targ. Powiem, jak to jest.
zbierze plony stąd. Eko. To wszystko potem będzie eko. Jedzcie, naturalne, zdrowe. To macie spożywać. Chlebuś piec z tego zboża. Przecież to jest naturalne, z naturalnych plastików, powiem wam, i kasków górniczych, i folioków, i szmat, i butów, i butelek, i gum. Naturalne jedzenie. Tak to wygląda właśnie. Tak to właśnie u nas w Polsce wygląda. Nie pozbiera rolnik po prostu, bo jemu się nie chce. Przejedzie, przekosi, przeora i zostawi. Posypie jakimś. Co tam słychać? Nie wiem, co to słychać, no ale dobra. Posypię jakimś nawozem, no i będzie rosło. Widzicie, bo zresztą to rośnie, bo to jest chyba 100. To jest chyba już pszenica ozima, czy jakoś tam. Ja się nie jestem rolnikiem, nie znam się. Ale ja bym tego nie dotknął, tego jedzenia tutaj stąd. Straszne to jest. No taka ciekawostka, no. Ale, a tam jest pszczok. Tam. Nie można by było akcji wziąć, to pozbierać. Fajnie. Przynajmniej to, te większe kawałki, to wszystko, no, poświęcić. Ja wam mówię tak, w trzech ludzi 3 godzinki i to większość tego nie ma. 3 godzinki i tego większość nie ma. I nie fajnie by było wtedy? 3 godzinki. Nie trzeba dużo, naprawdę. Trochę się trzeba poschylać. I można wtedy i powie, o dobra, starałem się, zrobiłem coś. Mam fajne te jedzonko. Hoduję sobie te zboże. Zasiałem, fajnie wyrośnie na fajnej glebie. Ale nie, po co? W takim syfie. Lepiej zostawić. Lenie są ludzie tacy, że strasznie, straszne to lenie są. Zostawiają takie dziadostwo. A przecież to nie powie, że to nie jest jego, no bo to jest jak na jego polu, czyli jego, no to powinien sobie to powinien pozbierać. No ale jest jak jest. Drucior. A może tu na złą przyjedzie? Widzicie, jaki drucior. Wyrzucimy to z tego pola. Ciężki. Żeby to na polu nie leżało. Dobra. Tam też widzę jakieś folioki. Przy drodze takiej polnej tutaj między tymi polami. No i dobra. Czyli już wiem, o co tu chodzi. Wiem, żeby tu przyjechać. Coś go ogarnąć. Nie wiem, kiedy tu przyjadę, ale... Bo przyjedziemy tam na drugą stronę. Buty mam całe... już... Całe zasyfione. O Jezus. Tam pójdziemy na drugą stronę. W ten lasek, tam musimy to ogarnąć. Worek weźmiemy i... Oczywiście jeden worek cały. Tam może na 2 worki, a może na 1. A potem tu przyjedziemy gdzieś, coś tu ogarniemy. Ile będziemy mogli, oczywiście. A tam nie wiem, czy mu posprzątać na tym rolnikowi, na tym polu. Nie mam pojęcia, naprawdę. Kurde, no przecież. Jakbym miał... No nie, no ja wszędzie sprzątam. Ja nie mogę całego świata uzdrowić, no. Zobaczymy, no. Zastanowię się nad tym. Bo ja mam jeszcze tyle miejsc i tego wszystkiego do sprzątania, że... O Jezus. Ale ja to ogarnę. Ja te moje miasto tutaj ogarnę, naprawdę. Ogarnę. Ogarnę to, choćby nie wiem co. Muszę to ogarnąć. Do celu, powolutku do przodu. Dobra, idziemy do autka. Ares! Gdzie ty jesteś? Minął mnie. Ares, te łajzy, no nie? Tak brudzą, nawet na polu, co? A potem co, sprzedają świeży chlebuś z fajnego, ekologicznego pola. Najlepszej ziemi na świecie. A w rzeczywistości, jak popatrzysz, gdzie to rośnie, no to się odechcie ogólnie jeść. Dobra, no to nie będę przedłużał filmu, bo takie rozeznanie tu dzisiaj zwiad zrobiliśmy. Bo czasami tak sobie idziemy na spacerek z Areskiem i oglądamy, co tam, gdzie inne śmieci i tak dalej, czy dużo, czy mało. Czy trzeba tu przyjechać autem, czy tylko na spacerek można fajnie sobie iść, pospacerować. Nic nie pozbierać. Ale zazwyczaj jak idziemy w nowe miejsca gdzieś tam dalej, gdzie jeszcze praktycznie nie byłem. Albo byłem może kiedyś tam, nawet już nie pamiętam.
no to uwierzcie mi, że jest bardzo dużo śmieci. Ale to jest przykro, że na polach po prostu jest tyle śmieci. No patrzcie, to samo. Tu jest pole, tu się zaczyna pole, ciągnie się i tu jest butelki, są plastiki, folioki. Pełno tego wszystkiego. Już jest ponawożone chyba, bo tu widzę, że jakieś słoma wychodzi. Dobra, ja mam samochód i uciekamy. No to do następnego, trzymajcie się. Dzisiaj widzicie, relaks, bez śmieciuchów, bez worków, bez niczego.